Rodzinka w komplecie. Mamy tak, dwa ogniwa czterocelowe. Jest ładowarka z balancerem, ma dobić do 16,8. To są baterie czterocelowe, czyli 4,2 razy 4 to będzie 16,8. I połączenie też jest tutaj fajne, bo to jest XT60 na dwa krokodylki. Grozi spaleniem. Aparatura Taranisa, no i sam dron. Megabee jest małe. Wydaje się, że jest dużo większy ten dron. Tutaj ma ramkę na GoPro, którą przykręcę. Bardzo mocne silniki, bo tu widać. Baterie w ten sposób. Będę musiał jakieś rzepy jeszcze przykleić tutaj w tym miejscu. Jest parę rzeczy do zrobienia. Czerwone do czerwonego, nie? Na razie nie ma zwarcia. W międzyczasie naładowała się już bateria do samej aparatury, także widać, że wszystko wymaga własnych ładowarek i własnego ładowania. Zdaje się, że działa. 52 minuty, długo bardzo ładował. Hop. Dobry pies. Krzywa uczenia się jest tak stroma, ale cieszę się dlatego, że są postępy i wreszcie zobaczę, jak ten dron wygląda od środka. Oczywiście oglądałem już Mavica Mini, ale to nie jest to samo, jak trzeba samemu podejmować decyzję. Trzeba samemu konfigurować ten system i samemu na przykład połączyć kabelki, co będę dzisiaj robił. Ale nauczyłem się już wiele i cały czas nauka trwa. Coś ci tam bardzo pachnie, co? Co tam pachnie? Dobry pies. Jest jeszcze parę rzeczy, o których trzeba pomyśleć. Przy takim dronie jest więcej myślenia niż użytkowania. Na symulatorze idzie mi bardzo dobrze. Już mam za sobą może z 10 godzin ćwiczeń. Muszę powiedzieć, że jest w porządku. Zaczynam ogarniać te manewry. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądało przeniesienie tego, co było na symulatorze, do rzeczywistości. To drzewo też spadło. Tutaj widać, że w tym miejscu jest wyrwane. Hop. Jedziemy załatwić temat i w sumie może byłaby faktycznie nadzieja, żeby dzisiaj polatać. Let's go! Kolejne urządzenie i kolejne ładowanie, tym razem czerwony guziczek. Widać go, działa. Zaraz się dowiemy, co dalej z tym zrobić. Mam wszystko tak zrobione jak on. Tak, ale powiem ci kiedy, bo muszę trzymać w tym momencie binding, klawisz bindingu. Chyba się paruje. Nie mogę jeszcze sparować tego. Prawdopodobnie dlatego, bo pojawia mi się zielone światełko przez chwilę, ale też czerwone. To znaczy, że wersja oprogramowania może się różnić. CE-FCC, czyli amerykańska, europejska lub odwrotnie. Amerykańska, europejska tu. Dwa dni testów i mamy to. Ustawiłem, tutaj pomógł mi jeszcze taki kanał Blue Project, Project Blue Falcon. Jestem zadowolony, sam doszedłem do wszystkiego, właściwie z pomocą YouTube'a. Tylko i wyłącznie, ale dałem radę. Jakby ktoś mi powiedział, słuchajcie, że to będzie tak ciężkie, to bym się w życiu tego nie podjął. Ale z czasem opanowałem, ogarnąłem wszystko. Zaczęło się od ładowarki, później skończyło się na tych podstawowych rzeczach. Ale zrobiłem, dużo rzeczy zrobiłem, jeszcze pewnie dużo przede mną. Muszę go ustawić tak, żeby latał łagodnie, bez żadnych szaleństw, po prostu jak najłagodniej. Teraz już w tym stanie, w jakim jest, złożenie zajmie 10 minut, może 15. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że to była magia prawdziwa. W ogóle już wiem, dlaczego DJI takie pieniądze na dronach robi, bo jeżeli każdy ma przechodzić taką gehennę jak przy tym setupie, albo nawet większą, to co dopiero przy złożeniu swojego drona. Ja tylko robiłem podstawowe rzeczy, ale robiłem je pod podstaw. Na szczęście parę rzeczy już obserwowałem wcześniej, bo jakbym miał zacząć wszystko od początku, to byłaby totalna tragedia.
No tak było tylko do połowy. Wygląda na to, że jestem gotowy do pierwszego lotu. Na razie line of sight, nic wielkiego. Jest gitara. Okej, mamy to. Jest gitara, słuchajcie, lata bardzo czule. Poleciałem gdzieś do przodu, nie wiem gdzie. Musiałem wylądować. Dlatego, że oddaliłbym się pewnie na jakiś kilometr albo dwa. A tu jestem gdzieś w pobliżu 100-200 metrów. Zaraz uruchomię buzzer i go znajdę. Jest, spoko. Okej, słuchajcie, na dzisiaj wystarczy. Jest ogarnięte to, co chciałem zrobić. Nauczyłem się uzbrajać quada, nauczyłem się latać nim na symulatorze, nauczyłem się właściwie wszystkich tych podstawowych rzeczy. W tej chwili na przykład jest disarm, czyli on jest rozbrojony. Nauczyłem się, jak w Betaflight skonfigurować na przykład buzzer, dzięki któremu go znalazłem. Natomiast mogę powiedzieć, że to jest magia miecza. Muszę sobie odpocząć co najmniej jeden dzień, bo jestem... z mózgu mi paruje. Ale najbardziej się cieszę, że go nie zgubiłem. Uff. Manewry, które widzicie, one już są mniej więcej w trzecim dniu latania, musiałem trochę odpocząć, ale wszystko wygląda ok. Dzięki symulatorowi mogę powiedzieć, gdzie 10 godzin ćwiczyłem, że właśnie symulator daje dużą pewność. Oczywiście przeniesienie jest inne, dlatego że moje gogle są kiepskiej jakości, mam Ishin 800D bodajże, V800D, gogle za 300, więc to jest jeszcze dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o jakość. Ale same loty na symulatorze dają bardzo dużo i można faktycznie przenieść przy odpowiedniej konfiguracji i ustawieniach. Tu jest wszystko konfigurowalne i tu faktycznie w Betaflight trzeba dużo poświęcić czasu też na ustawienie tego drona i ustawienie czułości i tego, jak on reaguje na manewry. Wygląda to w miarę ok, no wiadomo, że wymaga dużo pracy, zaczęcie od zera praktycznie. Ja myślę, że około 20 godzin, jeżeli ktoś ogląda filmy na YouTubie, ja oglądam głównie Joshua Bardwell, taki chyba jest dla mnie najbardziej przystępny ten kanał, on fajnie tłumaczy ten koleś i faktycznie dużo już widziałem tych filmów, natomiast jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby latać na dobrym poziomie i precyzyjnie. Przede wszystkim wizja w tych goglach uważam jest do poprawy. Może też to, że nie zawsze jest teraz zimno i nie zawsze one są naładowane w pełni, mam zakłócenia faktycznie w tym przekazie. Ale powoli, każdy dzień dużo przynosi i dużą frajdę też sprawia latanie FPV. To jest zupełnie inne latanie, dlatego że nie mamy tutaj zupełnie pozycjonowania, nie ma zawisu, nie ma GPS-a, praktycznie nic nie ma, tylko nasze umiejętności tutaj. Od razu widać, czy ktoś ćwiczy, czy nie i czy ma obycie, bo faktycznie jest inaczej. Pierwsze chwile są bardzo frustrujące, a później już wszystko idzie do przodu i mogę powiedzieć, że nie trzeba też się zniechęcać. Właśnie jeżeli chodzi o FPV, jest tak, że trzeba po prostu się nie załamywać, podnosić, tak jak małe dziecko, które uczy się chodzić i podnosimy się i idziemy dalej. Wtedy jest, uważam, taki największy progres. Dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Napiszcie proszę w komentarzach, czy te przygody z FPV mam rozwijać i też omówić, jak zaczynałem krok po kroku, czy to jest raczej tylko jako ciekawostka przez Was. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo w kolejnym epizodzie. Cześć!